Witam Państwa serdecznie za Waszym pośrednictwem. Witam naszych mieszkańców. Nie było mnie, że tak powiem, przez co najmniej pół roku, no ale to jest spowodowane bezpieczeństwem sanitarnym. Nie mieliśmy ani się gdzie spotkać, no i trzeba było zachować te wszystkie elementy reżimu sanitarnego. Dlatego jeszcze serdecznie raz witam. Myślę, że teraz będziemy spotykać się chyba częściej. I tak na początku, Szanowni Państwo, chciałbym porozmawiać o naszym szpitalu. Nasz szpital, no wiadomo, kto dzisiaj rządzi szpitalem. Tego nawet nie ma ani sensu, ani szkoda czasu na komentarz. Natomiast sam szpital zwiększył zobowiązania. Sam szpital miał rekordową stratę w 2019 roku, ponad 60 milionów. I sam szpital, nie wiem dlaczego, musi oddać do Narodowego Funduszu Zdrowia 30 milionów, ponad 30 milionów. To jest bardzo dużo pieniędzy. Ja bym chciał zadać pytanie, gdzie te miliony się podziały? Na co zostały wydatkowane? Co się z nimi stało? I jeżeli tak wszystko było prawidłowo i jest prawidłowo, to faktury są płacone wtedy tak, jak są zgodnie wystawione z ilością udzielonych świadczeń zdrowotnych. Dlatego miałbym prośbę do pana prezydenta. To są nasze pieniądze, to są nasze składki zdrowotne. Proszę przeprowadzić kontrolę i powiedzieć nam, co się stało z tymi pieniędzmi, ale przede wszystkim, czy faktury zostały wystawione prawidłowo. Bo tylko nieprawidłowo wystawione faktury mogą spowodować takie, a nie inne decyzje finansowe. I dzisiaj no, Narodowy Fundusz Zdrowia rozłożył to na raty, ale w ciągu roku trzeba oddać ponad 30 milionów. Ale panie dyrektorze szpitala, panie dyrektorze Hoppe, nie wiem dlaczego, czy się pan kogoś boi, czy pan uważa, że szpitalowi niepotrzebne są pieniądze? Dlaczego pan nie weźmie pieniędzy, prawie 55 milionów od grudziąckich inwestycji medycznych zapisanych w aktem notarialnym? To są pieniądze należne szpitalowi, które powinny wpłynąć do końca 2018 roku. Nie wpłynęły w 2019 roku, nie wpłynęły w 2020. Co pan zamierza dalej robić? Bo tak przedsiębiorstwa nie da się prowadzić, bo uważam, że jeżeli ma pan należność, to nie musi pan mieć aż tylu zobowiązań. I ciekawe, jak Narodowy Fundusz Zdrowia dowie się, że pan dysponuje 50-milionową należnością, czy nie będzie chciał od razu zwrotu tych pieniędzy, 30 milionów, bo te 30 milionów mają pójść na nasze świadczenia zdrowotne. Dla nas one są przygotowane, a nie dlatego, żeby wspierać sytuację niepewną albo już bardzo złą szpitalu. Ostatnią rzeczą, która rzeczywiście potrafiła mnie zająć, to jest jakaś kuriozalna sytuacja, gdzie na początku grudnia otwiera się oddział intensywnej terapii, po czym po 3 miesiącach on jest nieczynny, jeszcze nieczynny. Czego tam brakuje? Sprzętu, ludzi. I to jest najbardziej przykre, że w tej całej, bym powiedział, no nie chcę tu użyć zabawy, ale w tej całej fecie uczestniczy urzędnik państwowy, wojewoda Bogdanowicz. Ciekawe, panie wojewodo, jeżeli minister zdrowia dowie się, że pan w grudniu otworzył łóżka, które do dnia dzisiejszego, w przededniu nadchodzącej trzeciej fali COVID-u, będą potrzebne jak nigdy do tej pory. Są nieczynne. Gdzie będą pacjenci? Z tymi powikłaniami, które już były w pierwszej i drugiej fali i stanami ciężkimi z trzeciej fali, te łóżka będą niezbędne. Ja myślę, że pan minister
będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mu są te łóżka niepotrzebne. Myślę, że w tych sytuacjach ja nie słyszałem ani głosu radnych, ani głosu posłów, ani byli też tacy sfrustrowanych działaczy, którzy 2 lata temu krzyczeli, wrzeszczeli na szpital, że szpital za duży, że szpital trzeba doprowadzić do potrzeb Grudziądza, że SOR nie działa, że tam jeszcze inne rzeczy. Ja chcę Państwu powiedzieć już na koniec. SOR dzisiaj też nie działa. SOR nie działa. Oczywiście on jest przypisany dla COVID-u. No i w ciężkich stanach, które karetka akurat zdecyduje, żeby przywieźć. Ale proszę Państwa, to nie tędy drogi. Ten szpital jest tak posadowiony i on ma taką przestrzeń, że można wydzielić i SOR dla COVID-u, i SOR dla nie COVID-u. Ja się dziwię, że tego po prostu nikt nie robi. A szpital, czy duży, czy mały, to już chcę Państwa odesłać do lektury Historia budowy szpitala pana Otręby, która to już podsumowuje. To taki szpital zdecydowano wybudować w Grudziądzu, mając perspektywę zachorowań, Wojewódzka Rada Narodowa w Toruniu, już w 80 roku. To wtedy już podjęto taką decyzję. Dzisiaj się mówi, że za duży. Jest to brak zrozumienia. Poza tym, jeżeli jest taka sytuacja, a jest trudna sytuacja, to powinno się jak najbardziej zadbać o pacjenta. I teraz rzeczywiście najważniejszą rzeczą, dla której dzisiaj się spotykamy, to są właśnie pacjenci. Pozostawieni sami sobie. Nie ma żadnej informacji, rzetelnej informacji, gdzie mają się ci pacjenci zgłosić. I tak dla przypomnienia rządzącym, że co 8 minut ktoś zapada na udar mózgu w Polsce. Co 8 minut. Umiera 30 tysięcy rocznie. A jaki my mamy oddział udarowy? Dla kogo? Czy stworzyliśmy warunki też do leczenia osób niecovidowych? Nie. Następnie co 9 minut zapada ktoś w Polsce, bo to są podobne statystyki w rejonie, na zawał. Na chorobę niedokrwienną i niewydolność krążenia choruje w Polsce ponad 800 tysięcy ludzi. Dziennie umiera 160 osób w Polsce. I mam pytanie, panie prezydencie, to jest pana szpital. Jak pan chce dać szansę tym pacjentom? Bo na razie to oni nie mają żadnych perspektyw. Nie mówiąc już o innych chorobach, których też jest utrudniony dostęp do świadczeń. I nie będziemy mówić szczegółowo, bo tak naprawdę ten szpital nie funkcjonuje dla pacjentów. A dane statystyczne i dane ze szpitala, czy tam z Narodowego Funduszu Zdrowia, są nieubłagane. Panie prezydencie, do tego szpitala nie dostało się w zeszłym roku ponad 20 tysięcy osób. Do tego szpitala, do poradni specjalistycznych, nie dostało się 80 tysięcy osób. Co pan ma im do powiedzenia? Jest to po prostu dramat organizacji. Ja myślę, panie prezydencie, że tak, prawdę mówiąc, ta ochrona zdrowia pana przerosła. A dla przypomnienia, panie prezydencie, list otwarty przed wyborami. Jeżeli się coś obiecuje komuś, to powinno się tego dotrzymać. Chyba że to są obiecanki wyborcze, a ja będę robił po swojemu. Jest to i tchórzostwo, i kłamczuchem jest pan. Bo powinien pan to wszystko realizować. To były pana zamierzenia. Ja mimo to, że stoję po... No nie zawsze sprzyjam panu, ale ja wtedy się cieszyłem, że będzie szpital miał swojego obrońcę w postaci prezydenta miasta Grudziądza, pana Grabowskiego.
rzeczywistość i czas zweryfikować. Inne miasta nie mają tego problemu. Może pan jechać do Bydgoszczy, do Inowrocławia, może pan jechać do, panie prezydencie, do Wrocławka, może pan jechać do Torunia. Tam się przyjmuje pacjentów covidowych i pacjentów niecovidowych. Daje im się szansę. Myślę, że gdyby patrzeć z perspektywy czasu, to ten szpital był tak wybudowany i tak został stworzony z taką normą etyki organizacji, że ten szpital był potrzebny i został stworzony dla również epidemii i pandemii. Dzisiaj pan ze swoimi kolegami ze szpitala zniszczył to. Dlatego, że o pandemiach, epidemiach to myśmy wiedzieli w Polsce i trzeba było się do tego przygotować od 2002 roku. I tylko chcę przypomnieć, ptasia grypa, SARS, świńska grypa i epidemia eboli. I proszę Państwa, mieliśmy tyle czasu, żeby przygotować i wiedzieć o tym, że te epidemie będą, że te pandemie będą, bo dzisiaj wirus nie jest jeszcze okiełznany. I co my robimy? No nadal udajemy, że działa ochrona zdrowia. Nie ma systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ona się dopiero tworzy. I musimy dzisiaj być naprawdę dobrzy, żeby tą organizację tworzyć. Ja bym chciał po prostu zadedykować panu prezydentowi i dyrektorowi Hoppe etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia. Państwo pewnie nie wiecie, brak wiedzy nie boli, a pacjenci cierpią. I teraz chciałbym się zwrócić już do samych pacjentów. Na pewno doświadczyliście Państwo braku dostępu do świadczeń. Na pewno doskwierała Wam choroba, która powinna być w 2020 roku chociażby przejrzana przez lekarza. Na pewno ten bałagan organizacyjny, który jest, bo przypomnę, szpital ma 1000 łóżek. Na COVID w 2020 roku leczonych było 2600 osób. Średnio 220 osób dziennie było leczonych covidowych. Panie prezydencie, a co z tymi 800 łóżkami pozostałymi? Jak to jest zorganizowane? To wcześniej wstanie, to rządzi, tam nie ma systemu. Myślę, że proszę to wszystko przemyśleć. Pan prezydent niech się spotka z panem dyrektorem. Niech zaczną mówić o etycznym problemie zarządzania. Niech zaczną sięgać do historii budowy szpitala i niech nie opowiadają złych rzeczy. I przede wszystkim niech dedykuje im książkę Zarządzanie jakością usług zdrowia. Czy ona jest w Grudziądzu? Odpowiedzcie sobie Państwo sami. Dlatego też, drodzy mieszkańcy i pacjenci, przyszli i obecni, macie Państwo dwie drogi, dlatego że Wam utrudniono dostęp do świadczenia. Czasem nie postawiono diagnozy, która była wymagana, bo jej nie było gdzie postawić. Bo nie mieliście gdzie, nie mieliście dostępu. Tak powiem, że jeżeli kolej się spóźni, no to zwracają bilet. Jeżeli samolot się spóźni albo nie odleci, to zwracają bilet, jeszcze płacą odszkodowania. Linie lotnicze. I tutaj uważam, że jeżeli szpital ograniczył dostępność w sposób mało przemyślany, to powinien pacjent mieć zwróconą składkę zdrowotną.
Jaki jest nadzór Narodowego Funduszu Zdrowia? Żaden. Ale to już pozostawiam Państwu. Najpierw Narodowy Fundusz Zdrowia pompuje pieniądze, to jest taki nadzór. Później się okazuje, że za dużo wpompował, więc szpital musi mu oddać. Ten rozkłada na raty. Myślę, że chyba dosyć układów koleżeńskich, dosyć grudziąckiego układu. My wszyscy mamy tego dosyć. I powinniście o tym wiedzieć. Tym bardziej, panie prezydencie, że dotyczy to pana wyborców. I dlatego wszyscy pacjenci mają dwie drogi. Jedną drogę to jest droga sądowa. Każdy w rodzinie ma jakiegoś znajomego adwokata, ma jakiegoś prawnika, ma w rodzinie, ma znajomych, może skorzystać z tej formy. Jest to długa forma, ale ma prawo skarżyć o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Zadośćuczynienie to jest właśnie to, że on cierpiał, a nie mógł się dostać. A wyroki w Polsce zapadają za zadośćuczynienie i odszkodowanie. I druga droga jest krótsza. To jest Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Nie wiem, no pewnie ktoś będzie chciał skontrować mnie i powie, nie nastąpiło żadne zdarzenie, bo ono dotyczy, jak tutaj czytamy, ono dotyczy diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby. Ale proste pytanie każdy mecenas powinien zadać, czy komisji, czy w sądzie. Jak nie postawiono tej diagnozy? Bo to jest po prostu tłumaczenie. Jeżeli postawiono diagnozę i to się wszystko opiera na diagnozie, że ona była zła, ale jeżeli w ogóle jej nie było w czasie dostępnym dla pacjenta, jeżeli przez tą brak diagnozy pacjent cierpiał, choroba się posunęła do przodu, czasami pacjent nie doczekał, ja myślę, że z czasem się dowiemy, ilu pacjentów niepotrzebnie w grudziądzu umarło, bo już w Polsce wiemy, ponad 70 tysięcy. Rozumiem COVID, rozumiem tragedię, wojny, wszystko, ale pacjent powinien mieć dostęp. Powinna być ochrona psychologiczna dla pacjentów. No to co się robi w szpitalu? Zwalnia się psychologów, niepotrzebni. Myślę, panie prezydencie, że proszę się zastanowić nad szpitalem. Proszę nas wszystkich przeprosić za bałagan w szpitalu. I niech się pan weźmie do roboty, bo ma pan co tam porządkować. Myślę, że ja jestem życzliwy panu, dlatego to sygnalizuję, żeby to nie odwróciło się już całkiem przeciwko panu, tylko niech pan będzie w końcu prezydentem i tupnie nogą. Czego panu życzę, a skorzystają na tym pacjenci i mieszkańcy Grudziądza. Dziękuję bardzo. Pamiętam, wtedy myśmy też o to pytali, kiedy on będzie czynny. I wtedy były takie tłumaczenia, że on będzie czynny między innymi dopiero wtedy, kiedy będzie można wyszkolić odpowiednią kadrę do obsługiwania tego sprzętu. Szkolenie trwa, a kadry nie ma. Więc pamiętam, że taki argument też był, właśnie też to pytanie jest otwarte, ale kiedy pacjenci będą mogli skorzystać z tych łóżek. To taki argument. Ja myślę, że to jest jakiś z kosmosu wzięty argument. Oczywiście, lekarzy brakuje. Można mówić, że dzisiaj w stanie już takim wyjątkowym, no bo stan wyjątkowy, epidemia, no nikt nie spełni wymogów i wymagań, że jeden lekarz na jedno łóżko i może jeszcze dwie pielęgniarki. Że trzeba po prostu spojrzeć na własne możliwości i udzielać tych świadczeń. Przede wszystkim, jak pan wojewoda wiedział, to mógł nie otwierać tego oddziału. Szanowni Państwo, otwarty oddział to jest sygnał dla nas wszystkich. Mamy prawo się tam leczyć. To po co było to otwierać? Dzisiaj tam nie ma sprzętu nawet. Nie do końca jest wyposażony. A pan wojewoda ma instrument, żeby po prostu, czy młodych lekarzy, czy gdziekolwiek, jest bardzo chętne wojsko do pomocy. Po prostu można oddelegować na czas trwania tej epidemii. Pandemii.
trzeba tych pacjentów tam umieszczać. Dlatego, że jeżeli się już nie chce, to stwórzmy warunki na tym oddziale dla intensywnej terapii pacjentów z udarami, z zawałami, ze stanami ciężkimi, żeby nie jeździli do innych ośrodków, bo czasami nie zdążą pojechać. Jest to zupełnie chybiony argument. I tłumaczenie, to jest tłumaczenie frustrata, że nie mamy kim. Wojsko pomaga, zespół w Grudziądzu pracuje bardzo ciężko i tutaj właśnie chciałem podziękować pracownikom szpitala, że w tych ciężkich sytuacjach, w czasie pandemii, naprawdę ciężko pracują. I dziękuję wam za to. Żebyście jeszcze mieli tylko warunki do pracy, to by było dobrze. Jeszcze ostatni, wydaje mi się, że ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale ten oddział chyba, funkcjonowanie tego oddziału nie było uwzględnione w kontrakcie szpitalnym. Tak mi się wydaje, ale nie jestem na 100% przekonana, bo ja chyba to też pytałam, bo to byłyby dopiero chyba, dopiero miały być starania, więc to był grudzień, no, a kontrakt był już wynegocjowany, mi się wydaje. Jeszcze raz powtarzam. Pan wojewoda ma pełne władztwo i również nad Narodowym Funduszem Zdrowia sprawuje opiekę. Jeżeli wiedział, że nie będzie kontraktu, jeżeli będzie wiedział, że nie ruszy oddział, to po co było go otwierać? Sukces komuś był potrzebny? Komu? Nie pacjentom. Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno. Kontrakt będzie, bo przecież jest pandemia, COVID. Ludzie, o czym my w ogóle rozmawiamy? O złotówkach, jakieś zagrożone życie ludzkie? Bez sensu w ogóle. Natomiast jeżeli pan wojewoda zdecydował, powinien być tak samo obecny Narodowy Fundusz Zdrowia, przywieźć kontrakt i pogratulować, że się udało coś zrobić. Pogratulować, że podopieczni Narodowego Funduszu Zdrowia, podatnicy, którzy płacą składki, z tego się utrzymuje Narodowy Fundusz Zdrowia, też będą mieli się gdzie leczyć. Panowie, jest jakieś nieporozumienie. Czy wy żyjecie w Matrixie, czy nam ten Matrix fundujecie? Na to trzeba odpowiedzieć.